Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wyż obejmujący cały kontynent europejski póki co nie zamierza odpuszczać i to właśnie w jego zasięgu Polska znajdzie się przez najbliższe dni. Jednak dość skutecznie pogodę będzie psuł niż znad Skandynawii. A wyraźnemu wzrostowi temperatury, zwłaszcza na południu kraju, będą towarzyszyć mgły i zamglenia utrzymujące się w północnej części Polski. Dzisiaj wieczorem na przejaśnienia możemy liczyć jedynie w regionach południowych. Natomiast na pozostałym obszarze pochmurno, na północy i w centrum, opady deszczu, na wschodzie opady śniegu, a na Mazowszu i Polesiu mogą to być opady marznącego deszczu. Temperatura na wybrzeżu 2-3 stopnie, a na południowym wschodzie trochę cieplej niż poprzedniej nocy, ale nadal ujemne wartości, minus 3, minus 6 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia słońca możemy szukać jedynie w regionach podgórskich i na Warmii. Na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami może popadać mrzawka, na wschodzie deszcz i śnieg. A w naszym regionie dzisiaj wieczorem zachmurzenie całkowite. Spodziewamy się opadów mrzawki lub deszczu. Na wschodzie mogą to być nadal opady marznącego deszczu. Na termometrach zobaczymy 0 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia również będzie pochmurno. Spodziewamy się opadów mrzawki. Pod koniec dnia te opady powoli zaczną zanikać. Temperatura wzrośnie do 1 stopnia Celsjusza. Ciśnienie nadal będzie się wahać i w południe wyniesie 1023 hektopaskale. W niedzielę bez większych zmian możemy liczyć jedynie na chwilowe przejaśnienia. W poniedziałek nadal pochmurno, nie powinno jednak padać. We wtorek spodziewamy się opadów śniegu. W całym regionie dużo chmur i trochę chłodniej. Póki co w Polsce zima traktuje nas dość łagodnie, bo na przykład wczoraj na Syberii odnotowano temperaturę minus 51,6 stopni Celsjusza. Zatem bardzo ciepło. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.